Cześć, tu Fifi. Zgadnijcie, gdzie jesteśmy. A jesteśmy w miejscowości Charzykowy. Tutaj kiedyś spałem. No i sobie idziemy. Piękna marina, kiedyś tego nie było 30 lat temu. Idziemy, idziemy i się będziemy chcieli zwodować. I płyniemy sobie rejs dookoła świata, czyli płyniemy Jezioro Charzykowskie i dalej do Swornych Gaci. O, tu jest łódka, także szykujemy się do wodowania. Dobra, no to mamy patyk postawiony, łódka gotowa do wodowania, ale że tutaj przy Slipie jest najdroższa knajpa w mieście, to idziemy coś zjeść wobec tego, bo jest akurat wpół do trzeciej. Dobra, idziemy! Zostaw te miecza! No! Nie, już popływa! Dobra, włączaj szybko wsteczny, bo się znosi! Tak, włączaj wsteczny, tak! No i jesteśmy na Jeziorze Charzykowskim. I nic nie wybuchło. Nic się nie popsuło. Stamtąd wypływaliśmy. O, jesteśmy teraz. Zasypiamy z nudów, bo na tej wodzie się nic nie dzieje. Dokładnie. Parę łódek tu pływa, parę desek też tutaj pływa. Także cała woda dla nas. No. Jesteśmy po obiadku, dobrej kibasce. Jako dobro było. No. Pierwsza liga. Nawet w goglach zostało zapisane. Dokładnie. O. Także płyniemy sobie ładnie. No to zgadnij, gdzie jesteśmy. Ha, 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 ha. Proszę. Pozdrawiamy gorąco i serdecznie druha Szuwarka. No, ostatnim razem jak tutaj byłem, to trochę inne jachty tutaj cumowały. trochę inne jednostki tutaj były. No ale wszystko się zmienia z czasem. No, także proszę. Jesteśmy w Funce. Od samego Charzykowa płyniemy cały czas jednym halsem. Myśmy jeszcze halsu nie zmienili. Od dobrych 2 godzin płyniemy jednym halsem. Jesteśmy właściwie pierwsi na czele peletonu, który jest tam. O, motorówki nie liczę. Liczę żeglarski peleton. Także na żaglach jeszcze nikt nas nie wyprzedził. A tam są Małe Swornegacie. I tam się kierujemy, żeby tam sobie dobić i przenocować. A jutro 9 rano się śluzujemy i płyniemy dalej. Jaki mamy pechył? Nie widzę. 15, 10. 10 stopni. Czyli no. Nic. Czyli nic, no. I cały czas idziemy jednym halsem. No. Motorówka przepływa z gościem na dalinie. 2 gostków na córkę. Ale... No dobra. To płyniemy dalej po tym niebezpiecznym jeziorze w tych ciężkich, żeglarskich warunkach. No i stoimy sobie przy pięknym pomoście w Małych Swornych Gaciach. Piękna plaża. Tutaj fajna knajpka. Pozdrawiamy właściciela, który pozwolił nam tutaj przenocować. Tylko czekamy tu, aż się zwolni miejsce i się tu przestawimy. Piękna woda, piękna pogoda. A godzina 9 i tam otwierają mostek. I tam będziemy jutro płynąć z samego rana. No, a teraz sobie właśnie, o, wszamamy sobie lody, o, i odpoczywamy, delektujemy się pięknym widoczkiem. No, musieliśmy się lekko przestawić, żeby się zmieścił katamaran wycieczkowy. Pozdrawiamy właściciela, bardzo sympatyczni ludzie. Także sobie tutaj staniemy na noc, idziemy się kawałeczek spacerkiem przejść. Idziemy sobie spacerek zrobić i jesteśmy po drugiej stronie. Musimy się zwijać, bo za pół godziny most zamykają. O, tutaj sobie cumujemy. Tu będzie imprezka wieczorem. Także, o, także fajnie jest. A tu się Łabądek ładnie myje. Dzień dobry, Łabądku. Ojeju, jeju, jak się ładnie myjesz. Bobik. Ślicznie. Jaki ty ładny jesteś. Ojeju, jeju. Och, ślicznie. A gdzie masz rodzinkę swoją, Łabądku? Puciu, puciu. Gdzie masz rodzinkę? Oj, tu buldog by cię zjadł pewnie. O, a tu mamy krótką informację na temat mostu zwodzonego w Małych Swornych Gaciach. Także sobie zobaczymy, jak to pracuje tutaj ta cała misterna konstrukcja na sucho. A jutro o 9 tu będziemy przepływali. No to wszystko wiemy. Do poniedziałku. Też zapraszam. Oj. A tam z naprzeciwka płynie, zobacz. No i od cała filozofia. Czyli w lewo trzeba. No trzeba przyznać, że w ułamku sekundy się krajobraz zmienił. Zupełnie. Ale Łabądek sobie ładnie płynie. No i sobie siedzimy, jemy kolacyjkę. Piękny landszafcik. Muzyczka, super towarzystwo. Doborowe towarzystwo. Tam ludzie się cały czas kąpią i bawią na plaży. A ja siedziałem w wodzie tak długo, bo tak przyjemnie było w wodzie. A patrzcie, jaki tam jest księżyc. Zobacz, jaki księżyc będziemy mieli. Super. No, także się tak długo kąpałem, bo taka przyjemna woda, że się nie chciało wychodzić. Ale musiałem wyjść, bo trzeba było parę prac bosmańskich zrobić. Mianowicie zbiornik na ciepłą wodę se wisi na salingu. Ha, 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 ha. Będziemy testowali jutro. A tam Łabądek też je kolacyjkę. O, malutki. Jesteśmy teraz po drugiej stronie Swornegaci. Tu jest woda, po której będziemy jutro płynąć. O, także jest kawał wody też. No, a tutaj sobie idziemy. Tu jest taki kemping, prawie jak na Polarisie na półwyspie. Sobie idziemy, spacerujemy. Piękna okolica.